Przeanalizowaliśmy 2000 prac konkursowych z naszego konkursu Puchacz Piotr dla klas 1-3 i wyciągnęliśmy z tej analizy bardzo ciekawe wnioski, ponieważ okazało się, że jeżeli dzieci mają kłopoty z liczeniem, prawda, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem liczb, tak w ogóle tych problemów tak naprawdę nie ma, jeżeli liczymy na pieniądzach, czyli na czymś realnym, z czym oni mają tak naprawdę do czynienia od wczesnego dzieciństwa. Pojawił się problem zegarka analogowego, czyli no my już troszeczkę odchodzimy od tych zegarów, prawda? Wszędzie dookoła widzimy zegary elektroniczne i tutaj dzieci zupełnie nie mają problemu z policzeniem czasu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia już z zegarem analogowym, no to tu już się zaczynają schody, faktycznie od tego zegara się odchodzi i jest duży problem, żeby tą godzinę dobrą na zegarze analogowym pokazać. Jeżeli chodzi o działania te podstawowe, mnożenie, prawda, dzielenie czy dodawanie, odejmowanie, to tutaj jeżeli chodzi o młodsze dzieci, bo mówimy o dzieciach od pierwszej klasy do trzeciej klasy szkoły podstawowej, to one właściwie niespecjalnie jeszcze tych kalkulatorów używają, więc tutaj właściwie one te działania wykonują dosyć biegle. Natomiast musi to być po prostu takie zadanie jednoetapowe i muszą znaleźć jedną brakującą liczbę. To wtedy faktycznie nie ma zupełnie żadnego problemu. Jeżeli przechodzimy do jakichś działań bardziej skomplikowanych, gdzie potrzebne są dwa etapy, no to już wtedy zaczynają się trochę schody większe. To są dzieci jeszcze małe faktycznie, więc tutaj nawet jak widzimy jakiś problem, który nam się wydaje taką błahostką, to już warto zwrócić na to uwagę i faktycznie gdzieś to dziecko jednak w tym zagadnieniu konkretnie ćwiczyć, nawet w domu, tak? Można nawet działania wykonywać na jakichś tam cukierkach, prawda, na czymś takim, co ono spokojnie może sobie policzyć, jest to jakiś konkret, ale żeby faktycznie taką biegłość osiągnęło, bo jeżeli, prawda, jakby nie ma tej biegłości, nie ma tego zrozumienia tak naprawdę, co my tutaj robimy, no to gdzieś to się później faktycznie na tych późniejszych etapach szkolnych będzie za tym dzieckiem ciągnęło, więc nie bagatelizujmy, faktycznie róbmy z dziećmi nawet jakieś zabawy matematyczne w domu, to jest naprawdę bardzo cenne i nie dość, że dzieciaki będą miały z tego frajdę, to jeszcze tak naprawdę przyda im się to na przyszłość.